6 rano i właśnie idziemy na dworzec. Jedziemy do Kenti, około 7 godzin drogi z Ella. Nienawidzę wstawać rano. W tej chwili właśnie czekamy na nasz pociąg na dworcu Ella, a tu taki skrzat się przyszedł. Następny. Któryś z kolei, tak? Skrzacie numer milion. Będziemy jechać trzecią klasą, bo już tylko taka była dostępna. Ogólnie to jest bardzo uczęszczana, że tak powiem, trasa. 3900 rupii kosztuje bilet dla trzech osób, czyli 1300 dla jednej osoby. Około 7 godzin drogi nas czeka. I w ten sposób wygląda wagon klasy trzeciej z pociągiem Ella do Kenti. Jest, wygląda nawet lepiej ten niż ten klasy drugiej, gdzie jechaliśmy z Colombo do Galle. Ale słyszałem, że to jest taki typowo właśnie bardziej turystyczny pociąg, dlatego też ogólnie poziom pociągu jest dużo wyższy. O, patrz, tam jaki wodospadzik jest. Widoczki jakie. Też taka ważna informacja, to co teraz jedziemy, to jest trzecia klasa, ale są miejsca rezerwowane, czyli każdy z nas ma swoje miejsce i ona jest głównie sprzedawana turystom. Natomiast wagon za nami na przykład, to już jest trzecia klasa bez rezerwacji i tam wszyscy stoją. I tam na pewno bilety są dużo tańsze, natomiast trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba stać długą trasę. W naszym przypadku byłoby to 7 godzin. Trasa Ella Kandy to jedna z najsłynniejszych tras kolejowych świata. Większość turystów przemierza ją jadąc z Kandy do Ella, ale my jechaliśmy odwrotnie, czyli z Ella do Kandy. Trasa biegnie przez malownicze pola herbaciane i ryzowe, przez góry i tropikalne lasy z wodospadami. Jazda trwa 7 godzin, choć to odcinek tylko 150 km. Przy tak długiej podróży warto mieć zarezerwowane miejsce siedzące. Pociąg jest czysty i wygodny, trzecia klasa również. Trzeba też pamiętać, że w pierwszej klasie nie można otworzyć okien, a czasem naprawdę warto wychylić się, by zrobić fajne zdjęcie, więc polecamy klasę drugą i trzecią. Trasa została opracowana według planów brytyjskich w XIX wieku i idzie na wysokości około 1900 metrów, także czasem ma się odczucie, jakby się wjeżdżało w chmury. Pociąg zatrzymuje się m.in. w Haputale, Nuwara Eliya i Hatton. Rozkład jazdy znajdziecie na przykład na stronie w internecie, no i oczywiście na stacjach kolejowych. Rano pociąg jedzie z Ella na przykład o 6.39 albo o 9.25. Podróż jest zachwycająca i naprawdę nie jest nudna, ale w razie czego możecie sobie wziąć do plecaka na przykład kostkę Rubika. To jest standardowa klimatyzacja w tych pociągach, ale zdaję egzamin. Dla mnie jest idealnie tutaj. A teraz sobie pojedziemy z otwartym oknem. Można otwierać okna. I będzie świeże powietrze przez całą drogę. No te trawy to tak mają, mogą dać z liścia. Trzeba uważać przy otwartym oknie. Właśnie dojechaliśmy do Kenti, teraz wychodzimy z dworca i kierujemy się do tuk-tuka, który nas zabierze do hotelu. Do hotelu mamy około 2,5 km. Na siłę można byłoby iść z buta, ale tuk-tuk to za 300 zawiezie nas, a 300 to będzie na polskie 5 zł. Kenti to duże miasto, stolica prowincji centralnej, ma około 120 tysięcy mieszkańców. Miasto ruchliwe, duży smog, chaos uliczny też.
Znajdziecie tu przede wszystkim Pałac Królowy, w którym obecnie jest muzeum, Łaźnie Królewskie, Muzeum Archeologiczne, Ogród Botaniczny, Świątynię Zerba Budy. Cała trasa 2,5 km kosztuje nas niecałe 4 zł. W aplikacji była jeszcze taniej pokazana, za około 3 zł. Więc takie ceny są w Polsce po prostu nieosiągalne. A tak oto wygląda pokój. Tutaj mam tylko jeden nocleg, więc sobie wzięliśmy jeden pokój na 3 osoby. Wszystko jest darmo. Wody, kawa, herbata. Łazienka jest porządna. Łazienka w ten sposób wygląda. Mamy w cenie śniadanie. Jeżeli jesteście ciekawi, jaka cena, to 100 zł za wszystkich. Nieźle? Nieźle. A to jest nasz hotelik od strony zewnętrznej. To jest wejście główne do recepcji. A tutaj mamy papuszki. A tędy właśnie wychodzimy na miasto. I kierujemy się teraz do świątyni. No i właśnie dochodzimy do bardzo charakterystycznego jeziorka w tym miasteczku. Przypominam, że jesteśmy w mieście Kandy. I gdzieś przy tym jeziorku, gdzieś właśnie tam daleko, powinna być świątynia, do której zmierzamy. Jaka to jest świątynia? Buddyjska? Świątynia Zęba Buddy, najważniejsza świątynia na Sri Lance, miejsce pielgrzymek. Spoczywa tutaj relikwia, czyli ząb Buddy, który w Włosach, jak głosi legenda, przywiozła tutaj pewna hinduska księżniczka, wywożąc go z Indii. Budda podobno zmarł w wieku lat około 80. Został spalony, jego prochy zostały rozrzucone w 4 miejscach świata, ale czy nawet na 4 strony świata, ale ktoś znalazł niespalony ząb. I to ten ząb został właśnie tą najświętszą relikwią. Wszyscy się o niego bardzo długo bili, aż pewnego dnia księżniczka przemyciła go tutaj. I tam właśnie zmierzamy. A tutaj proszę, Stowarzyszenie Publicystów Buddyjskich, czyli jakaś ich księgarnia też między innymi. A to jeziorko, no takie zaczyste nie jest. Brązowe. Ja bym się w nim nie kąpał. Nawet nie wiem, czy można, bo trochę brudne jest nawet. Trochę tam tych różnych opakowań leży, dziwnych. Więc niestety tutaj władze miasta nie zadbały o czystość tego jeziorka. Pomimo, że cała Sri Lanka wydaje mi się ogólnie bardzo czystym krajem. I widzę, że tutaj ludzie dbają z reguły o czystość. To tutaj to słabo wygląda. A tutaj właśnie tak przychodziliśmy i pan nam zwrócił uwagę. Zobaczcie, co tam jest na samym dole. To jest jakiś waran? Czy jakiś mały krokodyl, kurde? No coś tam w każdym razie jest. Ciężko ocenić co, ale sobie tam siedzi. Dzisiaj jest koło, mamy szczęście, bo dzisiaj koło świątyni jest festiwal. Festiwal tańca, festiwal ognia i będą różne pokazy. Mówi, że trafiliśmy na bardzo dobry wieczór, mówi tutaj. O, super. And what time is it? 5 o'clock. Now and then 5:30. You can, this plot also good. Camera, video, including photo, everything free. They have inside stage and the seat balcony. They have seat number. I am the fire leader here. Firewalking. A pan, chodzi po rozżarzeniu węgla. Now you have the hair, for me, no, here fire burn. On może sobie kłaść się. My school, 4 years girl, firewalking. And they get in the here, like the fire here. Pan tutaj uczy w szkole. To jest szkoła buddyjska. I on tutaj uczy medytacji, i taniec, i tak dalej. You can tell the situation, madam. You have the seat number, and the maybe and the write in the name, and the stage here good seat, and the very beautiful madam there today. Okay, thank you very much. Yeah, now I am going to the hall. I show you the hall there. You can look there. A pan teraz tam idzie, możemy z nim iść. Chyba nie mamy też wyjścia za bardzo, bo kierunek ten sam obrany. Więc taka sytuacja. To jest centrum buddyjskie i tutaj się uczą medytować. I teraz właśnie widzimy, że są tutaj jakieś zajęcia. I jak widać, pewna sala jest. Nawet ludzie na zewnątrz siedzą, żeby posłuchać. A my zmierzamy dalej tutaj za panem. Pan sam się zrobił naszym przewodnikiem i wydaje się być z tego bardzo zadowolony. Muszę powiem wam, że duże szczęście spotkać takiego człowieka.
będzie scena, w której będą wszyscy tańczyli. The Candy Culture. To jest z Instytutu Kulturalnego. Są te ognie rozżarzone. Jest, jest. Firewalk. Firewalking. And they are the balcony. They are the people all populated out. People are crazy and all. Już są też zamykowane miejsca. Tak, rezerwacje jakieś zrobione. Wszystkie siedzenia w przodzie pozajmowane. Sytuacja wygląda następująco, że pan nam właśnie sprzedał bilet 2000 rupii za osobę bilet kosztował, czyli zapłaciliśmy 6000. 2000 to jest około 25 zł. No i będziemy oglądać ten spektakl. Zaczyna się za godzinę. Sobie zobaczymy, co tutaj będzie się ciekawego działo. A to będą prawdopodobnie właśnie nasze miejsca. No i powoli sala się napełnia. Mamy dokładnie 15 minut do rozpoczęcia. Na razie tak to wygląda. Głównie sami turyści, z tego co tutaj widać. Ciekawa sytuacja się tutaj zaczęła. Już jest za 5 rozpoczęcie tego spektaklu, ale ludzi jest tak dużo, że zaczęła się walka o miejsca. Jak ktoś nie ma rezerwacji, to ma tutaj lipę. A niektórzy zachowują się w ten sposób, że siadają na kogoś miejscach i potem powstają konflikty. Tutaj już mieliśmy pewną spinę, ale my mamy rezerwację swoją. A niektórzy jej właśnie nie mają i siadają na kogoś miejscach. Jak ci się podobało? No podobało mi się. Nie wszystko, może muzyka nie do końca, ale generalnie mi się bardzo podobało. Stroje mi się podobały. Tak. Stroje bardzo ładne, trochę liznęliśmy ich kultury, ich tańca narodowego, tak mi się wydaje, narodowego. I trochę muzyki ludowej. A teraz zmierzamy do świątyni. Właśnie wchodzimy tutaj do świątyni. Trzeba było oczywiście przejść najpierw kontrolę bezpieczeństwa. Osobna kolejka była dla kobiet, osobna dla mężczyzn. Mnie się doczepili do drona, ale powiedzieli po prostu, żebym nie latał. No, ale to dla mnie jest jasne, żeby tutaj nie latać. Bilet dla jednej osoby kosztował 2000. Thank you.
Dalada Maligawa, czyli świątynia zęba Buddy w Kandy, jest uważana za najważniejszą budowlę sakralną na Sri Lance. Każdego dnia odbywają się tu święte rytuały nazywane puja, tłumnie obserwowane przez turystów i pielgrzymów, bo świątynia to główne miejsce pielgrzymek Lankijczyków, wyznawców buddyzmu. Podczas rytuału przy dźwiękach bębnów otwierane jest pomieszczenie, gdzie znajduje się specjalna wieloczęściowa złota konstrukcja, w której przechowywana jest relikwia, czyli bezcenny ząb Buddy. W czasie ceremonii możemy obserwować obrzędy, ale samego zęba nie zobaczymy. Mogą go oglądać tylko dostojnicy i to tylko kilka razy w roku. Oprócz kwiatów zwyczajowo na ołtarzach Buddy składane jest jedzenie, woda, herbata. Ten zwyczaj obowiązuje też w prywatnych domach, w których Lankijczycy mają małe ołtarze i dwa razy dziennie stawiają na nich świeżą herbatę lub wodę i dekorują je kwiatami. Zwyczaj też przeniknął także do obrzędów lankijskich chrześcijan, bo i w ich domach na ołtarzu Matki Boskiej lub Jezusa zobaczymy naczynia z herbatą. Jak dla nas w świątyni w czasie ceremonii jest zbyt tłoczno, a gadający głośnym szeptem tłum zabiera świątyni mistycyzm. Wolałabym odwiedzić ją bez tłoku, poza ceremonią, aby móc w ciszy pomyśleć i podziwiać dzieła sztuki. A tutaj mamy posąg Buddy. Powiedz mi, co słyszałaś na temat Buddy a propos jego palców? Ale to dotyczyło wyłącznie leżących postaci, które są uwieczniane albo w malarstwie, albo w rzeźbie. Jeżeli palce są wyrzeźbione czy namalowane pod rząd, czyli równiutynko pod linijkę, tak nienaturalnie, to znaczy, że osoba przedstawiona śpi. A jeżeli są nierówno, czyli de facto tak jak nasze stopy, bo mamy nierówne pod skosem palce, to znaczy, że przedstawiona osoba na rzeźbie lub malarstwie nie żyje. Taka oto informacja. To wszystko to są właśnie dary. Te kwiatki, jedzenie, to wszystko są dary. I standardowo wieczorową porą piękna pogoda. Monsunowa. No i tak prezentuje się świątynia od zewnątrz. Deszczyk nawet dodaje klimatu pewnego. I teraz pytanie, iść czy nie iść? I nie idą. Dobra, więc my też pójdziemy. Teraz się pali. To się kurde złego dzieje. To się nie może dobrze skończyć.